Szczęść Boże, siostry i bracia. Enoch, Kolumbia, 15 lipca 2021 roku. Wezwanie Maryi, uświęcicielki ludu Bożego. Proszę Cię o jak najszybsze poświęcenie lub odnowienie poświęcenia mojemu niepokalanemu sercu, dziatki mojego serca. Pokój mojego Pana niech będzie z wami wszystkimi, a moja miłość i matczyna opieka zawsze wam towarzyszą. Moi mali, ja, wasza matka, w towarzystwie waszych aniołów stróżów, archaniołów, aniołów niebios i błogosławionych dusz, jestem już w waszym świecie, by pomóc wam w wielkiej duchowej bitwie, która ma się rozpocząć. Będziecie świadkami wielu przejawów z nieba, moi mali, szczególnie wtedy, gdy będziecie się modlić, pościć i pokutować, albo przychodzić w skupieniu i modlitwie do jednego z sanktuariów. Wiedzcie więc, moje dzieci, że nie będziecie sami. Mój Ojciec dał mi łaskę towarzyszenia wam wraz z aniołami i błogosławionymi duszami, abyście czuli się bezpieczni i spokojni w waszym przejściu przez pustynię oczyszczenia. Wzywajcie mnie, moje małe dzieci, kiedy czujecie się atakowani i niespokojni w waszych umysłach. Mówcie: O Maryjo, uświęcicielko, pobłogosław mnie i uświęć mnie i wybaw mnie od każdego ataku nieprzyjaciela mojej duszy. Moje małe, wierne dzieci, proszę was, abyście jak najszybciej poświęcili się lub odnowili swoje poświęcenie mojemu niepokalanemu sercu, abyście zostali dobrze umocnieni duchowo i w ten sposób mogli przetrwać duchowe walki, które się zbliżają. Poświęcenie się mojemu niepokalanemu sercu jest tarczą ochronną, która nie pozwoli, aby dotknął was mój przeciwnik. Demony uciekają, gdy staję przed nimi. Małe dziecko poświęcone mojemu sercu, ponieważ moc poświęcenia jest postrachem dla demonów. Moje osoby konsekrowane są częścią mojej armii maryjnej. Są duchowymi tarczami, które będą chronić swoje rodziny w dniach wielkiej duchowej walki. Żadne z moich małych dzieci, które są poświęcone mojemu niepokalanemu sercu, nie może być dotknięte ani skrzywdzone przez diabła, ponieważ one i ich rodziny są moją własnością. Modlitwa moich konsekrowanych, zwłaszcza odmawianie różańca świętego, jest plagą i udręką dla demonów. Żadna dusza poświęcona mojemu niepokalanemu sercu nie będzie zgubiona. Ja, wasza matka, troszczę się o wszystkie moje małe dzieci, ale moje dzieci konsekrowane noszę wyryte w moim sercu. Moje dzieci, odmawianie mojego świętego różańca ma większą moc, jeśli jesteście poświęceni mojemu niepokalanemu sercu. Ja, wasza matka, opiekuję się i chronię wszystkie moje małe dzieci oddane mojemu różańcowi świętemu, ale moje dzieci poświęcone mojemu niepokalanemu sercu, ich serca są bardziej zjednoczone z moim. Ponownie mówię do was, moi mali, poświęćcie się lub odnówcie wasze poświęcenie mojemu niepokalanemu sercu,
abyście mogli dołączyć do mojej wielkiej armii maryjnej i razem, w towarzystwie aniołów i błogosławionych dusz, pokonać złego i jego złe zastępy z powierzchni ziemi. Dzieci moje, proszę was również, abyście podjęli modlitwę. Anioł Pański o godzinie 6, 12 i 18. A jeśli obudzicie się wczesnym rankiem, abyście odmawiali różaniec do miłosierdzia mojego Syna. Odmawianie modlitwy Anioł Pański jest potężną bronią duchową, która odpędza złego i jego demony. Gdybyście wiedzieli, jakie łaski otrzymujecie przez odmawianie modlitwy Anioł Pański, uwzględnialibyście ją we wszystkich swoich modlitwach. Zacznijcie więc, moje dzieci, odmawiać mój Anioł Pański, aby pokój i opieka waszej matki były zawsze z wami. Pozostańcie w pokoju mojego Pana, moje umiłowane dzieci, wasza matka, Maryja Uświęcicielka. Głoście, dziadki, orędzie zbawienia całej ludzkości.